Wczoraj, gdy wyszedłem przed Kościół, by zapytać o tą jedną rzecz, którą udało się zapamiętać, o dziwo niektórzy sami podobnie podchodzili, chcieli, żeby ich przepytać. Więc spokojnie, jeśli kogoś nie spytałem, dzisiaj jeszcze będzie ta szansa, nasłuchujmy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Ale ciekawą rzeczą jest to, co słyszałem. Pierwsze ucieszyło mnie, że niektórzy słyszeli to, co mówiłem. To znaczy, że Duch Święty ma moc, że jest on o wiele potężniejszy, z Bogiem, a złe duszki to jak te mrówki, które gdzieś nas próbują atakować. Niektórzy powiedzieli, że zapamiętali szczególnie te 3P, by podziękować, przeprosić i poprosić. Ale niektórzy mówili, że będzie to trudne. Ktoś zapamiętał tylko słowo bzdura. Człowiek się tu męczy, szykuje. Ale na szczęście było to w dobrym kontekście, a coś to pokazywało. Ktoś powiedział, że będzie pościł i dzisiaj spotkałem faktycznie wiele osób podjęło post. Może jeśli podjął ktoś z nas post, niech podniesie rękę. Jeśli jakiś dodał sobie post oprócz tego piątkowego, bardzo Wam dziękuję. Ja dzisiaj załatwiłem wiele rzeczy, jakąś taką moc Pan Bóg gdzieś dawał do różnych spraw, które gdzieś były zaniedbane. To jest ciekawe, że ksiądz diecezjalny u dominikanów mówi o rachunku sumienia jezuickim. Jest to znakiem działania Ducha Świętego. Ale Pan Bóg zaplanował dla nas jeszcze więcej. Jeszcze do wielu rzeczy nas zaprasza. I dzisiaj pokazuje nam w sposób szczególny, kiedy zastanawiamy się, kto nas prowadzi. Czy Duch Zły, Duch Świata, czy Duch Święty. Pokazuje nam postacie dwóch herosów, słabeuszy. Pawła, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, i Piotra, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Pełni Ducha Świętego, pełni Jego mocy. W takim wypadku w szczególny sposób chciałbym się skoncentrować tylko na jednym słowie, bo za dużo by tu trzeba było mówić. Jezus pyta Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? I pyta każdego z nas: czy miłujesz mnie więcej? To magis, którym święty Ignacy lubi nawiązywać, byśmy byli hojni, byśmy byli wielkoduszni na modlitwie, kiedy stajemy przed Panem Bogiem. To pytanie również na tych rekolekcjach dla nas. Czy chcesz kochać mnie więcej niż do tej pory, niż kochają inni? Czy chcesz więcej Ducha Świętego niż go dzisiaj masz? Święty Paweł był ten, który właśnie dał się porwać Duchowi Świętemu. I Pan Bóg chce, byśmy podobnie jak święty Paweł byli napełnieni Duchem Świętym. Pierwszy warunek – Damaszek. Jeśli masz swój Damaszek, kiedy Duch Święty cię napełnił, to automatycznie biegniesz, i to mi się szczególnie podobał Pawła, że był maratończykiem i wszędzie gdzieś tam biegał, by mówić o Jezusie. Ale później pojawiły się przeszkody, trudności, więzienie, biczowania, kamienowanie i nie szło. I dlatego był to bieg z przeszkodami. Później przeszedł na bieg, który sztafetą przekazywał słowo, by inni biegli. Aż w końcu doszedł do tego momentu, że stworzył ekipę ewangelizatorów i gdzieś ten sekret ewangelizacji wypracował, że nie tylko głosił wszystkim, ale formował tych, którzy będą formowali formatorów. I przez potęgowanie mnożył tych, którzy wierzyli w Jezusa. I Pan Bóg zaprasza nas również do tego, byśmy każdego dnia mieli swój Damaszek. Masz swój Damaszek? Swoją Eucharystię każdego dnia? Na pewno. Wielu z nas by powiedziało tak. Wielu z nas pół godziny, 15 minut, godzinę spędza modląc się, czytając Słowo Boże, słuchając Pana Boga. Nie ma dla nas problemu, by iść na uczelnię, iść ulicą, być w miejscu pracy i tak powiedzieć: ja jestem od Jezusa, właśnie wracam z Eucharystii. Jak to wspaniale jest przyjąć Komunię Świętą, bo Duch Boży nas napełnia. Ale niektórzy nie mają tego swojego namaszku codzienności i w tym momencie płosi są, uciekają, ciężko im. Święty Paweł, jego moc Ducha Świętego wynikała też z 4 trenerów. Pierwszy z trenerów to Gamaliel, Słowo Boże. Święty Paweł, gdy pisze swoje listy, 10 razy cytuje Stary Testament.
I w tym momencie zadać sobie warto pytanie, jeśli ja chcę być pełen Ducha Świętego, kto jest moim Gamalielem? Kto mnie formuje? Jaka uczelnia, jakie studia, jacy autorzy książek, które czytam? Jaki kierownik duchowy? Jaka duchowość? Bo jeśli mam Gamaliela, to jestem rozpalony mądrością, która pochodzi od Ducha Świętego. Kolejny trener to Ananiasz. Człowiek, który nałożył na Pawła ręce, łuski spadły z jego rąk, z jego oczu, zaczął widzieć, został ochrzczony i napełniony Duchem Świętym. Jeśli masz osoby, które modlą się za ciebie, albo ty stajesz się Ananiaszem dla innych i modlisz się za innych, to czujesz to wsparcie, czujesz te szerokie plecy, że w sytuacjach, w których cię Pan Bóg stawia, jest konkretna wspólnota, jest konkretna osoba, która się za ciebie modli. I Barnaba, Kościół, jego przedstawiciel, który odszukał Pawła, gdy był jeszcze gdzieś tam pochowany w Arabii i w konsekwencji wziął go do dzieła ewangelizacji. Uczył go, jak mówić, uczył go, jak apostołować, uczył, jak formować uczniów. I kto ciebie uczy apostolstwa? Ale najważniejszy formator to Duch Święty. Duch Święty, który w jednym momencie, a w nas niestety dzieje się troszeczkę dłużej to, przemienił mentalność świętego Pawła, człowieka, który bazował na prawie, na swoich zdolnościach, na przepisach, kiedy otworzył się nagle na łaskę. I łaski wam wystarczy. Moc słabości się doskonali. Nagle wszystko stało się możliwe. Później z takiego przywiązania do obrzezania, narodu wybranego, Bóg pokazał mu przez Ducha Świętego właśnie, że wiara. Wiara jest tą mocą, która sprawia, że możemy góry przenosić. Niepowodzeń, zranień, dziwnych sytuacji w naszych relacjach. A w konsekwencji przemienił go z prześladowcy w apostoła, z faryzeusza, człowieka, który jest grzeszny, któremu przebaczono. To wszystko dokonuje Duch Święty. We mnie i w Tobie mam nadzieję, byśmy byli tak płonęli Duchem Świętym jak On. A w konsekwencji druga postać, którą Pan Bóg nam daje, święty Piotr. Tego szczególnie lubię, bo jest trochę raptusem. Tu chce odciąć ucho, tutaj się zapiera Jezusa, tutaj wychodzi wychodzić po wodzie. Ale co w nim szczególnie widać, to moc Ducha Świętego. Doskonale pamiętamy tą przemowę, którą wygłosił, gdy stąpił Duch Święty i 3000 ludzi się nawróciło. Ale jeszcze piękniejsze jest to, że kiedy Duch Święty go poprowadził dalej, poza naród żydowski, szczególnie u Korneliusza, on jako ten, który zwierzchnikiem Kościoła będąc, poprowadził go tam, dokąd jeszcze nikt nie doszedł. Kiedy miał widzenie, kiedy się modlił na dachu, pokazał mu Bóg nieczyste różnego rodzaju zwierzęta. Później przyszli posłańcy, poszedł do Korneliusza, zaczął im głosić i Duch Święty stąpił na tych, którym głoszono. I odpowiedział, jak możemy odmówić chrztu tym, do których Duch Święty został dany, jak nam kiedyś. Później Sobór Jerozolimski, a w konsekwencji krok Ducha Świętego, krok Kościoła w bardzo wielkie nieznane, ale właśnie pod wpływem Ducha Świętego. I my dzisiaj widzimy, jak Bóg przez Kościół, przez Piotra naszych czasów, Piotrów naszych czasów prowadzi Kościół. Widzimy nowe struktury Kościoła dla anglikańskich duchownych, którzy przychodzą do naszej wspólnoty wiary. Słyszę o wysoko zaawansowanych pracach z Kościołem prawosławnym, by dojść do porozumienia, do jedności z Watykanem. Przed nami jeszcze nowe ruchy, wspólnoty, których byśmy sobie w ogóle nie wyobrażali. Bo Duch Święty pchnie przez Kościół, przez wspólnotę, przez Piotra. I nie będzie to taka mentalność naszego świata, że zniosą celibat, zaakceptują związki homoseksualne, wprowadzą kapłaństwo kobiet, ale to będzie wejście w głąb, wejście w Boga i otrzymanie Jego mocy, Ducha Świętego. Ciekawą jednak jest rzeczą to, na koniec mówiąc, że i przy Pawle, i przy Piotrze Duch Święty poprowadził ich do śmierci. Kto chce być pełen Ducha Świętego i chce być prowadzony przez Ducha Świętego, czeka go śmierć. Więc jeśli chcesz się napełnić Duchem Świętym, to trzeba pogodzić się z tym faktem, że czeka nas śmierć, taka ontyczna naszego egoizmu, naszej mentalności,
naszych chce i nie chce. Pamiętam, jak na jednym z przystanków Jezus był taki wizerunek, taki obrazek: chcę i nie chcę, nie mieszkają w naszym domu. Dzisiaj wiele kłótni, awantur, problemów w Kościele, we wspólnocie, w naszych rodzinach i związkach, bo my ciągle chcemy lub nie chcemy. Nasze ego jest ważniejsze niż to alter, ten drugi Bóg czy ten drugi człowiek. I brakuje w nas altruizmu, brakuje w nas miłości. I dlatego też Chrystus, pytając mnie i Ciebie, czy miłujesz Go więcej, zaprasza nas do śmierci. I jeśli miłujesz Go więcej, to moja śmierć, Twoja śmierć da nam i innym życie wieczne. I pytam Cię, czy jesteś gotowy na tą śmierć? Bo jeśli tak, to zapraszam Cię do tego, żebyś teraz wstał. Nie tak jak wszyscy muszą, ale wstań. Jeśli jesteś gotowy, by Duch Święty Cię napełnił, jesteś gotowy do tego, żeby umrzeć, to wstań. I Duch Święty mówi przez Pismo Święte, przez Kościół, Jezus mówi: pójdź za mną. Ja Cię poprowadzę. Pójdź za mną. Ja przez wszystko się zatroszczę. Będzie boleć. Będzie cierpienie. Będzie śmierć. Ale pójdź za mną. Ja Cię poprowadzę. Prosimy Cię, Panie Boże, byś pobłogosławił nam wszystkim, jak tu jesteśmy, którzy jesteśmy gotowi na śmierć dla Ciebie, dla Ewangelii, dla Chrystusa. Daj nam Ducha Świętego, jak dałeś Piotrowi i Pawłowi. Daj nam gotowość i otwartość, by pójść za Tobą, tam, dokąd Ty sam chcesz. Byśmy umierając dla siebie, żyli dla Ciebie i dla naszych braci, który żyjesz, królujesz na wieki wieków.